Pani prezydent, jesteśmy gotowi do nowego roku szkolnego? Jeżeli chodzi o proces dydaktyczny, jesteśmy przygotowani. 4 września mamy uroczystą inaugurację, ale 5 września rozpoczyna się normalny cykl edukacyjny na wszystkich poziomach edukacyjnych. Pod względem prawnym, czyli wdrożenia uchwał Rady Miejskiej wynikających z zapisów ustawy edukacyjnej, jesteśmy przygotowani. Wszystko jest legalne, arkusze organizacyjne są zatwierdzone, aneksy do arkuszy organizacyjnych są przygotowywane, bo jeszcze są w trakcie. Wtedy będziemy wiedzieli, ile nauczycieli na pewno będzie miało w 100% pracę. Natomiast jedyny niepokój, który w nas jest, to jest taki, że w niektórych pomieszczeniach trwają jeszcze prace termomodernizacyjne, w niektórych szkołach. Tu przy przedszkolu numer 7 widzimy, że jeszcze nie zakończone zostały wszystkie prace zewnętrzne. Natomiast to nie będzie zakłócało procesu opiekuńczego i wychowawczego w przedszkolu, ponieważ wszystkie czynności, które w środku musiały być wykonane, zostały wykonane i sale dla przedszkolaków są przygotowane. A te prace zewnętrzne są na tyle nieuciążliwe, że 2 tygodnie, bo myślę, że tyle w takim czasie się zmieścimy z zewnętrzem, no może nawet szybciej. Podobnie jest szkoła numer 10, która jest wewnątrz, to jest największy budynek, w całości wyremontowana, tylko te prace zewnętrzne, kładzenie tej warstwy izolacyjnej, styropianu i położenie koloru. Trochę nas niepokoi jeszcze sytuacja w pierwszym ELO, bo widzimy, że tam jest sporo prac, ale tydzień temu zagwarantował wykonawca, że w 99% na pewno będzie można pracować w środku. To są ogromne prace remontowe i najgorzej jest tak, że działamy w starych budynkach. Kiedy się w takim razie okazuje, że zdejmujemy stare kaloryfery, to nagle albo zdejmujemy takie, pamiętacie Państwo, to się nazywało ze szczebelków robione ściany takie zewnętrzne. No. To tam pod tym są rury, które nagle są kompletnie na wierzchu, trzeba je jakoś poukrywać. Tego typu niespodzianek trochę było, w związku z tym one wydłużały proces. Jeżeli chodzi o... generalnie nam starczy pieniędzy, że tak powiem, na oświatę? Już mówię. W tej chwili wyliczone braki do końca roku to jest wielkość 6,5 miliona złotych, ale w tej kwocie są na przykład środki, o które wnioskujemy do ministerstwa, które z rezerwy nam przekazuje środki na jednorazowe odprawy dla nauczycieli. Nie wiemy jeszcze w tej kwocie 6,5 miliona złotych, które na dzisiaj wyliczyliśmy, nie wiemy, ile będzie nam potrzeba środków na szkoły niepubliczne, ponieważ on tak naprawdę kończył rekrutację dopiero we wrześniu. Więc być może miasto wskutek tych zmian, które zostały wprowadzone, a więc łączenia szkół, także będzie musiało na pewno dołożyć pieniędzy, czy to będzie kwota 2 czy 3 miliony, trudno tutaj powiedzieć, ale wiemy o tym, że niestety reforma także miasto kosztuje. A czy można liczyć na jakieś ekstra pieniądze z ministerstwa? W tej chwili od tygodnia mamy informację, że nasz wniosek do ministerstwa o zwiększenie subwencji na niektóre wydatki, które były powyżej przyznanej subwencji, spotkał się z akceptacją. Jesteśmy na liście jako jedyne w tej chwili miasto w naszym powiecie słupskim, które takie środki ma otrzymać, w jakiej wielkości jeszcze nie wiemy. A w tej chwili także występujemy do pani minister o to, ażeby uzyskać tą właśnie rezerwę na odprawy dla nauczycieli, którzy będą tracili pracę. I trzecie źródło, z którego będziemy chcieli skorzystać, to być może wniosek do ministerstwa o wsparcie prac remontowych po ostatniej ulewie. Pani kurator, pomorska kurator oświaty dr Monika Kończyk odezwała się do nas tego samego dnia, kiedy była u nas ulewa. Była w drodze do pani minister z informacją o to, jakie są straty. I z deklaracją, że jeżeli nie zdążymy, nie damy rady pokryć tego ze środków ubezpieczyciela czy z naszej rezerwy, to będzie się starała o wsparcie ministerstwa. A jeżeli chodzi o podręczniki, to jak to wygląda? W tej chwili one są kupowane przez szkoły czy przez rodziców? Bo... nie, one kupowane są. My otrzymujemy podręczniki dla uczniów tych młodszych klas. Część jest dziedziczona, powiemy oczywiście o tym. My otrzymujemy dla najmłodszych klas, otrzymujemy podręczniki z programu ministerialnego. One są dystrybuowane pomiędzy poszczególnych uczniów. Dziękuję bardzo. Natomiast otrzymujemy jeszcze także wsparcie książek do bibliotek. W ubiegłym roku otrzymaliśmy i w tym roku także będziemy otrzymywali. Nie są duże zasoby, ale każdy zasób wzbogaca bibliotekę, szczególnie, że są to takie pozycje cieszące się zainteresowaniem młodzieży, więc niekoniecznie tylko i wyłącznie lekturą.